Siemaneczko ludziska, z tej strony Jarek i witam was kochani w kolejnym let's playu, oczywiście z let's playu Osada. A w dzisiejszym filmie kochani akcja gnojóweczka, także zapraszam serdecznie do oglądania, do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Także słuchajcie, dzisiaj akcja właśnie gnojóweczka, porozlewamy sobie po łące i tak, dobra, także jedziemy, nie przedłużamy. No, to już będzie ostatni odcinek z wiosny, że tak powiem. No bo raczej już nie będę tutaj, kurde, nic, że tak powiem, działać. Będę przewijać czas na żniwa, a żniwa wiadomo były, więc ewentualnie coś tam trochę, słuchajcie, ponagrywamy. Do koszenia będzie co nieco, także fajnie też myślę. Dobra, także jedziemy z beczułką pełną towaru. No i lecimy, kurde, pomału, także no, mówię, łapka w górę oczywiście, subik obowiązkowo, że tak powiem. No i cóż, lecimy z tematem, no nie będę tu was zamulał zbytnio. Dobra, kurde, żeby się nie zderzyć z nikim. No, także lecimy na łąkę, słuchajcie, zaraz wam pokażę ile kiszonki ogólnie żem ukręcił, bo jest jej naprawdę bardzo dużo. Dobra, także odcineczek na sobotę, słuchajcie, nie, na sobotę albo na niedzielę, raczej chyba na niedzielę, więc kurde, życzę miłej niedzieli, o weekendu oczywiście, tego. O, zobaczcie ile kurde żem nastukał tutaj. No, to jest odcinek czwarty jak coś, kurde, zapomniałem dodać, czekajcie, to się nagrywa w ogóle? A, nagrywa. Myślałem, że nie nagrywa. No i rozlewamy sobie, kurde, gnojowice elegancko. Zobaczymy, jak to będzie szło. Widzę, że koptuje na zielono, więc dobrze. Tak ma być, kurde, gnojówy nie żałuję, słuchajcie, bo jest jej mnóstwo. Więc lejemy oporowo. No, zobaczymy, ile beczek, kurde, wywiozę. Tak naprawdę nikt tego nie wie. Niby tam, kurde, trochę azotu jest, ale nie zaszkodzi, kurde, dać, bo widzę, że na mapie jest czerwono. Także co to, aby, kurde, trawa była większa, to trzeba, słuchajcie, kurde, dokoptować, ale widzę, ulala. Ulala, słuchajcie, będę musiał, kurde, nieźle w transporcie robić. No to sobie, słuchajcie, trochę pojeździmy. Sobie troszkę pojeździmy jednak. Myślałem, że kurde, może aż tyle nie będzie szło, ale... A jak widzicie, kurde, jednak pozory mylą. O, zaraz bym się wpierdzielił w belę. Muszę pamiętać, że tu drogo nie jeździć, bo kurde, jak rozwalę, to będzie... Będzie lipa. No tej gnojówy ubywa. Jak tak, kurde, na precyzyjnym się gra, wiecie, kurna dziot. To troszkę, kurde, zlatuje, ale no mówię, kurde, mamy szybką skrzynię, więc... Cześć, Andrzej. Kurde, Andrzej pojechał. Także no... Lecimy, nie śpimy. No, ostatnio let's play wam się przyjął. Także mam nadzieję, że ten też się przyjmie. To nieco. Także miodzio. No cóż, my tutaj, kurde, nie zamulamy. Tylko działamy. Dobra, kieruneczek i skręt. No, jak widzicie, na gospie dużo się nie zmieniło, kurde. No jedynie co się zmieniło, no to... To tyle, żem, kurde, tutaj tą kiszonkę ukręcił w końcu, bo jej troszkę było do ukręcenia. Dobra, pompujemy. Troszkę to się za szybko nalewa, moim zdaniem, no ale nic na to nie poradzę. Także musimy, kurde, wytrzymać. O, obornika też mam sporo, kurczę, jakby ktoś pytał, kurde, to wiecie, no jest tego trochę.
Więc zobaczymy, jak gnojowy nie starczy, to po prostu zaaplikujemy obornik, kurde, no ale to już chyba raczej poza odcinkiem, bo nie będę tu zbytnio długo nagrywał, kurde, dla was, bo nie ma to sensu. Myślę, że jakieś, kurde, 30 minut max coś i będzie mi odział. Kręcamy, palimy, jedziemy. Dobra, także kurde, beczułka się narobi, czwórka też się narobi, więc jest co robić. Dawaj tutaj, dawaj. O, jęczmieniek też, kurde, widzicie, jęczmień. Wszystko dojrzewa, słuchajcie, także myślę, że na czerwcu, jakimś lipcu będziemy już żniwowali. Trzeba będzie się brać za robotę i no kurde, powiem wam tak, no za robotę jak za robotę, ale tym bizonem to ja tu będę miał wciry, kurde, już trzeba byłoby coś zmienić, kurczę, na jak to mówią, nowszy model, bo ta Z040 to średnio tutaj na jeża pasuje. No i dobra, lejemy dalej, kurde, towar. Tak jak widzicie, kurczę, pomału, pomału. No duża łąka jest, także dużo też manewrów będzie. No ale myślę, że damy radę. No ogólnie dużo zrobiłem, jeśli chodzi o tą kiszonkę, no bo kurde, nie spodziewałem się, słuchajcie, tyle bel. Myślałem, że kurde, będzie nieco mniej troszkę towaru, a jednak miłe zaskoczenie, no i oczywiście bardzo dobrze, bo kurde, będzie co sprzedać. Będzie co sprzedać, słuchajcie, także kurna, myślę, że już będą potężne pieniądze jakieś z tego. Dobra, pyk, 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 sobie zawracamy. No nawet tutaj do końca nie dojedziesz, no kurde. O, widzicie? Druga beczka jest dopiero. Także kurna, oporowo będzie, coś czuję. No, myślę, że jeszcze intro te zostawię, kurde. Także jeszcze z tym intrem będziemy, kurde, tutaj mieli filma. No już na przyszły sezon, myślę, może coś. Na sezon to będzie trzeci, kurde, chyba tak, trzeci sezon już. Dwa sezony były. Chyba jo, kurde, nawet widzicie, tymi sezonami to już się pogubiłem, no ale tak jak mówię, nie liczę sezonów, tylko odcinki. Dobra, pyk. Kieruneczek, te sprawy. O, oczywiście zapraszam, kurde, na kanał farmingowy gospodarz, link w opisie będzie. Prawdopodobnie. Jak nie zapomnę wkleić. A jak zapomnę, to nawet wpiszecie sobie farmingowy gospodarz, u mnie jest w polecanych kanałach, także możecie sobie tam też zaglądać, kurde. No, teraz farmingowy gospodarz, dawniej Waneleku. Także no, mam nadzieję, że będzie dobrze. No, tak jak mówię, no tutaj chcę, kurde, już po prostu to porobić, żeby było porobione. A jeszcze tą gnojóweczkę, kurde, no akcji gnojówki to nie było, także na lightar była, a tutaj nie, także no, trzeba będzie ponagrywać. O Jezu! O kurwa, co żem zrobił? Czekaj, kurwa, weź go postaw jakoś. Kurwa. Ja pierdyle. Jasny gwint. Daj go pan tutaj. Dobra, później się przestawi. Ole żem zrobił, nie? Ale fail na odcinku, kurwa. Jak za. Kurwił wtóra. Jarek, bo za szybko jeździsz. Kurde, trzeba porowo, słuchaj to. A parabo całodobowo. Ile my mamy, kurde, tego wszystkiego u krów? A już za dużo to nie ma, także kurde, jeszcze jedna beczka i ze zbiornika będę ciągnął. Także kurde, gnojowa pójdzie wszystko. No i dobrze, kurde, nie będę tutaj żałował, bo mówię, no kurde, te krowy tutaj produkują nieźle tego. Redukcja na 102.
Radu Krzyn. No i gitara. O dobra. Kurwa, ty jedziesz, no to jedziesz czy stoi? No w sumie to jest moja wina, bo żem wymusił, kurde, no to co prawda, to prawda, no ale... Mam nadzieję, że nic tutaj nie poważnego się nie stanie. No, także 10. minutka, lecimy sobie oporowo. Tą gnojową. Nawalone jest towaru. No, beczułka taka, a nie inna. No, oczywiście marszal jakiś, kurde. Jaka jest, to jest. Ważne, że chodzi. Ważne, że działa, ważne, że chodzi, kurde, także no, działa to działa. Nie trzeba drążyć tematu, jak to mówią. No, mam nadzieję, że dźwięki będzie dobrze słychać, kurde, jeśli o to chodzi. Bo, kurczę, byłaby lipa na odcinku. Dobra, pyk. Wałek i lejemy, kurde. No wiadomo, na razie będę jeździł ciul daleko, no ale później to już będzie coraz bliżej, bo będę naokoło rozlewał, więc będzie tak, kurde. No to wiadomo, no pamiętacie pewnie jeszcze. Niektórzy pamiętają jeszcze serię Rolnik z Podlasia, Podlasie 2023, no to tutaj była kukurydza zasiana, było pole, no ale kurde, jak nie sejwy, kurde, że tak powiem, się rozsypały, no to lipa. Żem się wkurwił, no wtedy. Niektórzy to tam mówili, że na moim miejscu to już by, kurde, nie nagrywali. Ja tam powiem wam szczerze, że kurde, ja się nie załamuję nigdy. No, także tak to bywa. 12 minutka. Mówię, nie będę tutaj... To będzie szybki odcinek, bo kurde, nie ma co zamulać. Nie ma co, słuchajcie, zamulać, kurde, bo... może tak powiem... Nie o to tutaj chodzi, żeby wam, kurde, przez 40 minut, kurde, Gnojowice wozić, nie? Bardziej o to chodzi, żeby, kurcze, pokazać to, a nie... Let's play, let's playem, kurde, no, odcinek na luzie. O, to już będzie chyba trzecia beczka, jak się nie mylę. Nawet nie będę chyba liczył, czekajcie, kurde. Teraz... Tak, po trzecią jadę, dobra. I chyba, kurde, już tam w oborze będzie koniec, także będę musiał ciągnąć z tego zbiornika. Także no fajnie, fajnie, bo mówię. Przynajmniej się tego trochę pozbędę, towaru. Nawalone jest towaru. No, silos prawie pusty z kiszonki, z trawy. No, w sumie też. No, tak jak mówiłem, no kurde, dużo tutaj nie ma. Więc sobie dokoptuję stąd. Ja tylko sprawdzę, ile tu jest. 167 tysięcy litrów, także powinno, kurde, powinno mi... Ej, czemu mi nie chce zaciągnąć, halo? O, dobra. 167 tysięcy litrów, także no jest tego towaru, kurde, myślę, że wystarczy. No, tym ciągnikiem już nie będę robił za niedługo. Nie mogę mówić nazwy. Wiadomo dlaczego. On pójdzie, kurde, na sprzedaż, powiem wam. I myślę tutaj o drugim Ursusie, także kurde, zobaczymy. Myślę o drugim Ursusie, więc kurczę, bym jakieś 12-24 może kupił, kurde, ale za dużo tych Ursusów będzie, no kurde, w sumie. Jarek, wymyśl coś nowego, innego.
No, powiem wam, że może i wymyślę, kurde, bo tak szczerze, no kurde, mam na tym dwa luksusy, mam na rozwojówce, mam dwa, no właśnie, kurde, trzeci to jest na rolnik w samotności Sokole właśnie, kurde. Troszkę tego tutaj, troszkę tego jest, kurde, nie? No, trzecia beczułka, 15 minutka filma, także kurde, jeszcze troszkę podziałamy i będziemy sobie kończyć. No wiadomo, więcej się najeżdżę, kurde, w tej weftę z beczką niż tym na rozlewam, ale kurde, no. Panie, trzeba robotę zrobić. No, najważniejsze, że się robi, a nie to. Pa, pa, ra, pa, pa. Kurde, nawalone towaru. Pięknie to wygląda. No i tutaj już ten zagajnik praktycznie będzie, kurde, skończony. Bardzo dobra robota. Gnajóweczki, no. Rób skrineczki, no. Dobra, pani zrobić. No, także trzecia beczułka jakby chyba. A tam nie będę liczył nawet ile mniej więcej, trzecia chyba, nie? Rozlana. Więc jest dobrze. Jest tanio, jest dobrze, jest tanio. Pani, taniej coś. Kurde no. Kukurydza też rośnie. Można powiedzieć wielkimi krokami. No zaraz, kurde, jeszcze wiosnę mamy, ale za niedługo to będzie i wrzesień i wszystko to się, kurde, będzie działało tutaj. Wykopki, te sprawy, także jeszcze może, kurde, parę odcinków Let's Play'a wleci. Przydałoby się w sumie, kurde, już na świnie się nastawić. Bo miejsce na gospie jest, kurde, jak widzicie, tutaj John Deere mogłyby, kurde, manewrować. Więc trzeba będzie coś za niedługo, może i za przebudowę jakoś się wziąć. A dobra, tutaj Nimo, kurde. Panie, do zbiornika musisz pan podjechać. No, 18 minutka, także kurde, no jeszcze jakieś parę minut, słuchajcie, ponagrywam i będziemy kończyć ten interes. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagra, bo mówię, te dźwięki to też, kurde, tak nie stąd, nie zowąd. Temat kiszonek będzie można uznać za, kurde, powiem wam, zrobiony, no bo tak naprawdę, gdybym się wcześniej nie przybrał, żeby to dokończyć, kurde, owijanie tych bel, wiecie, poukładać wszystko, to bym prawdopodobnie nie nagrywał jeszcze gnojowicy, a tak mam możliwość właśnie, więc już, kurde, jak to się mówi, nagrywam na zaśmiech będzie. O, 19 minut, kurde, no to tak mówię, nie będę zbytnio długo siedział nad filmem. A jeszcze zmontować, zrenderować, wstawić, opublikować. Trochę zajęcia będzie, dobra. Powiem, z czwórki jestem zadowolony bardzo. No, nie spodziewałem się, że to tak, kurde, będzie, słuchajcie, fajnie pracować tutaj. Może, nie wiem, z czasem mu, kurde, opony bym zmienił.
Ale się zobaczy, kurde, mówię, no, wszystko z czasem, nie? No ważne, że szeroko, kurde, w miarę bierze, nie? To rozlewa, bo tak to bym, kurde, pierdzielca dostał. No, reszta oczywiście poza filmem, no mówię, kurde, nie będę jeszcze... Nie będę, słuchajcie, myślałem nad intro, no ale jeszcze te intro myślę, że będzie te, co jest, a później zobaczymy, kurde, jak już coś, kurde, się ruszy z tym rozwojem, to wtedy zobaczymy, bo tak na razie, to na chwilę obecną, wiecie, no kurde, Ursus, tak, ten na M ciągnik, tam, kurde, drugi jeszcze, 30, no to tak, kurde, tyle, że prace inne można by było podoklejać, no zobaczymy, kurde, jak się domyślę, tak. Pioseneczkę będzie można, kurde, zmienić. Chociaż zobaczymy. Pioseneczki, no. Dobra, kieruneczek. O kurde, żebym wybrusił. Panie, co pan zrobił znowu? No, rzepaki, wszystko pięknie dokwita, kurde, także po tej akcji przewijamy czas i będą żniwa, znowu są żniwa. Znowu kombajny na polach widać. Kurde, osada taka jest, że nigdy mi się nie znudzi. Powiem wam, ile bym, kurde, na niej nie grał, to i tak będzie dobrze. No, może za niedługo tylko gospę zmienimy. Też coś przebudujemy. Furka nie stygnie, kurde, nie ma lipy. Nie ma lipy. Szkoda, że tego wlewu nie da się, kurde, otwierać. Ehe. O kurde, który to czas? 22 minutka, panie, kurde. Dobra, lecimy dalej na Szczecin. Kolejny mega transport. Już nie wiem, szósta beczka, siódma? O kurde, pomyliło mnie się. Ale kto liczy beczki, ten będzie wiedział, ile, kurde. No teraz zadanie bojowe, kurde. Możecie w komentarzu napisać pod koniec filmu, ile, kurde, żem beczek rozlał. Który zgadnie? Ile żem zrobił? Któryś jak zgadnie, słuchajcie, co, kurde, przypinam komentarz na górę. O! Jarek, tu nie ma co zgadywać, wystarczy odcinki, kurde, od A do Z oglądać. No, w sumie racja. Nie, ale gdzieś szósta coś takiego byłaby, nie? No mówię, jestem zadowolony, że tyle kiszony dało, kurde, no. Żebym się nawet tego nie spodziewał, ale no mówię, to jest, kurde... To jest, kurde, Amelinio, jak to się mówi. Dwudziesta czwarta minutka. No także mówię, do 30 minut, kurde, będę nagrywał, bo... No dłużej się nie opłaca. Nie będę was tak zamulał, kurde, bez przesady. Jarek, my chcemy inne prace, a nie tylko jeżdżenie w kółko Macieja. No ta, no, rozumi. Wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. W
Dobra. No powiem wam, kurde, tak ociągając tą beczkę, no to pomału, pomału to ubywa, kurde. Raz się przejedzie, drugi, trzeci, czwarty i mimo. Także jakiś tutaj, kurde, postęp jest tego. Dobra, także kurde, dalej działamy. Jeszcze myślę, że zraz przywiozę i będzie kurde koniec. O, widziałeś pan? No, że czwóreczka kurde szybko na obrotach idzie, no to i roboty idzie. Także kurde już zobaczę, czy żniwa będę kurde jeszcze nagrybał, ale wątpię. Bo żniwa widzieliście, kurde, no chyba, że się namyślę tego kurde rzepaku trochę. Może nie rzepaku, a pszenicy kurde bardziej, bo to jęczmienia, bo kurde rzepak to chyba był właśnie. Także coś innego trzeba byłoby tutaj zaprezentować. Dobra, jedziemy z kolejnym towarem. O, troszkę, kurde, jeszcze obornika jest, kurde. Co ja z tym obornikiem zrobię? Gnoju wydaje oporowo, ale i obornika też trzeba będzie wywozić. Także kurde, ale się skosi, kurde, co nieco to rzepaki powykasza się i w ogóle to będzie się koptować, tak żeby kurde już nawozów nie sztucznych nie impregnować, bo po co, jak jest obornika tyle. Jarek, to zrób akcję obornik. No, kurde, będzie można zrobić. Czemu nie? Tak jak mówię, pomysły jeszcze będą, kurde, na tą gospę, na spleje. Więc to nieuniknione. Kurde, Jarek to normalnie jak wariat jeździ. A jak? Trzeba wiedzieć, co to znaczy oporowo. Paparazzi tu, tam brukowca wszu. Kurde, wiecie co? Ja ten winkiel chyba to wykończę. Nie chce mi się, kurde, jeździć później. Daj na pan tutti. Na wprost. O, zalej troszkę. O, tutti, tutti. To farmingowy gospodarz zawsze mówi tutti, to tutti, tutti. O, polecam jego odcinki. Czasami jest komedia u niego, także, kurde, warto się pośmiać. Warto też być na bieżąco. No i kurde, o, będę na wprost rozdziałał, a nie tam. Achmyństwo jakieś robił. Ajajaj, ale z ciebie bambik. Kurde, prawie łąka zalana. Elegancka robota idzie. Robota jest złota, dobra.
No i nie ma towaru. Dobra ludziska, będę się z wami żegnał, także kurde, ja wam dziękuję, że oglądacie oczywiście, zostawcie łapkę w górę, jeśli film się podoba, subika oraz komentarz. Na dzień dzisiejszy to wszystko, ja się z wami żegnam, także siemaneczko, do następnego, strzałeczka, cześć!